Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku z serii Real Madrid to Glory na moim kanale i na wstępie chciałem was przeprosić za bardzo przeciętną jakość audio, jaką w tym momencie słyszycie. Jest ona spowodowana tym, że dopiero co wprowadzam się do tego pomieszczenia, dopiero co przeniosłem tutaj swoje stanowisko i jest w tym pomieszczeniu po prostu dosyć pusto, spokojnie, z czasem będzie lepiej. No i na początku chciałem wam jeszcze bardzo, ale to bardzo podziękować za to, jak przyjęliście ostatni odcinek po raz kolejny pod serią Real Madrid to Glory. Rozwaliliście ten system i dobiliście ponad 2000 łapek w górę. Dziękuję bardzo i liczę dzisiaj na powtórkę, także przywalcie w lajka pod spodem, jeżeli chcecie odcinków z tej serii więcej. Oprócz tego oczywiście subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, klikając taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole. Natomiast teraz będziemy już przechodzić do odcinka, bo będzie się w nim działo bardzo dużo. Po pierwsze Food Champions, zobaczycie jaką rangę udało nam się wbić. Po drugie nagrody za ligę weekendową właśnie. I po trzecie upgrade'y naszego składu. Szukasz sprawdzonych coins do FIFA 22? Sprawdź ofertę supercoinsy.pl. Aktualnie trwa promocja z okazji nowego eventu. Kupujący mogą wygrać jedną z 5 świeżych kart, a z kodem widocznym na ekranie dostaniecie do 15% zniżki na monety. Uwaga, kod jest limitowany. Szczegóły promocji znajdziecie w opisie filmu. Polecam. No i okej, moi drodzy, na początek walka o jak najlepszy bilans w Food Champions. Skład bez zmian, prezentował się on dokładnie tak samo jak na koniec ostatniego odcinka. O, beścik, chyba z paki z ikoną. No ładnie sypnęło koledze. Vini? O, Benzema. 1-0. Gol, gol. Fede, podaj to. Brawo. 2-1. Nie no. Mariano. Vini, let's go. Ale z początek tej dogrywki udany. Za dużo się chciałem pobawić ten Marcel. O nie, tam jest Haaland świeżo wprowadzony. Dobra, jesteśmy zgubieni. Vini, Marcelo. Vini. Let's go. Zapakował. Brawo. Vamos, vamos, vamos. Jazda. Teraz Vini, musisz uciec kantę. Walkerowi już będzie ciężej. Chociaż Benzema. Właśnie on strzela bramkę. 1-0. A i nie udało się karny. Tak, tak, tak. Brawo. Luka Modric 2-0. Aj, aj. Let's go, Marco Asensio. Nie, no gol. Kurde. Asensio. Pięknie. Pięknie Marco Asensio to zrobił. 4-2. Dobra, 5-2, Militao, GG. Może jakiś miłosierny Samarytanin, który oddał ina? Nie wygląda, tak? Karim? Ale przesunął, no skubany, jeszcze raz Karim. 1-0, udało się. No do pokonania na pewno, nie? W średni składzie za ligi. Oj, ale ładnie mnie goś rozpykał, wow. Kurde, dwie ikony. W tym Jarek Litmanen, co ciekawe. No. Pięknie Vini, ale to zrobił. I Benzema oczywiście gol. 1-1. Dobra piła. Teraz. Tak jest. Eder Militao 2-1. Vini sobie tańczy. Oj Vini. Oj Vini. Benzema. Ależ Vinicius zrobił akcję. Asensio. 4-1. No to zadanie spełnione. Luźna druga ranga na koncie Real Madrid to Glory. Mamy bilans 12-6 i odbieramy sobie te nagrody. Liczę na jakiś pierwszy, fajny, potężny, wymienny traf, bo fajne trafy już były na tym koncie. Najdroższa karta do tej pory to był Cancelo w Informie, warte 80 parę tysięcy. Chciałbym trafić po prostu wymienną kartę wartą plus 100 monet. Takie oto mamy nagrody właśnie, 3 player picki, mega paka, paka za 100 i wymienna paczka z 3 informami, oczywiście do tego jakieś monety. No i po prostu lecimy z tymi player pickami. Najgorsze na tym koncie jest to, że według zasad tej serii nie będę i tak mógł zagrać tutaj Neymarem, jeżeli bym go trafił. Dlatego mam nadzieję, że oczywiście Neymara tutaj nie będzie. Jest Nkunku, to jest całkiem fajna karta. Grywalna tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał, to mógłby sobie go wstawić do środka pomocy. Zabieramy sobie po prostu Francuza ze względu na jego najwyższy overall. Lecimy sobie teraz z tym player pickiem. I tym razem mamy kogo? Mamy Zoomę, mamy Alvareza, Evertona. Też pik raczej bez znaczenia, zabierają po prostu najwyższy overall, będzie na przepałkę. Lecimy, trzeci player pick, a w nim mamy Somera i Iago Aspasa.
Powiem wam szczerze, że całkiem przyjemne player picki. Zabiorę sobie tutaj Hiszpana z La Ligi. 2x86 overall, 1x84. Będą panowie się bardzo fajnie przepalać. No i lecimy sobie teraz z tą paczuszką. Ona jest niewymienna, gwarancja karty 8-3+. I czy coś odda? No, ekrany bez walkoutu i to będzie Kier 83. Dobra, czyli paczka bez historii. Mega paczucha wymienna. No to teraz już poproszę wymienny walkout. Będzie? Nie będzie. Będą tylko ekrany. Brazylia na SO i to jest Felipe 8-4. Dobra, no nie jest to za korzystna paczucha. Póki co te nagrody totalnie bezbarwne. Mam nadzieję, że tutaj będzie się działo. Otwórzmy najpierw paczkę z trzema wymiennymi ifami. Odwróćmy tą kolejność. Pakę za 100k zostawmy na koniec. I co tutaj będzie? Francja SO. I to jest Zuma. No szkoda, że tutaj się nie wyświetliła flaga Brazylii, bo wymienny Neymar. To by było szaleństwo. Jest tylko środkowy obrońca West Hamu. 11 tysięcy jest wart Kurt Zuma. A tutaj koledzy, którzy są warci Quicksell. I na zakończenie paczuszka za 100 tysięcy monet wymienna. Dajcie wymienną kartę jakąś fajną. Dużo warto, mało może tą z nowego eventu. Okej, okay, mamy Toniego Krossa. Okej, okay, witam serdecznie. Przyszedł na konto Real Madrid to Glory Toni Kross. No ale to nie jest karta, która była warta jakieś grube pieniądze. Raczej to jest zawodnik, który gdzieś tam będzie kosztował z 27-8 tysięcy monet, wydaje mi się. I dostał jakiegoś dziwnego ataku, widzimy, Niemiec. Czy coś jeszcze w tej paczce? No nie, widzowie. No nie, my sobie tutaj nie zarobimy potężnych końców za te nagrody. Niestety, tutaj z tego wszystkiego dostaniemy jakieś 40 tysięcy. Będzie 215 tysięcy monet na wzmocnienia. Będzie na pewno jakiś upgrade w tym składzie Real Madrid to Glory. Także okej, moi drodzy, jak widzicie, po sprzedaży tych więcej nieco wartych kart mamy 219,5 tysiąca monet na koncie i to jest dla nas idealna kwota, aby zrobić sobie tak naprawdę aż 3 upgrade'y w tej jedenastce. Alaby w wersji Inform, Casemiro, Asensio 85 oraz Viniciusa Juniora 83 nie możemy oczywiście póki co ruszać, ponieważ musimy całym składem wskoczyć na trzeci poziom, by móc to uczynić. Oni już są na trzecim poziomie, więc wiadomo, nikogo z czwartego poziomu kupić nie możemy. Natomiast cała reszta jest jak najbardziej do ulepszenia. No nie najlepiej to wygląda w przypadku niektórych kart. Je na przykład wiemy, że zostawimy sobie jeszcze na dłuższy czas i to tyczy się chociażby Mendiego, bo nie mamy pieniędzy, aby ulepszyć sobie Francuza na Roberto Carlosa. To tyczy się również na przykład Luki Modricia, bo póki co też kiepsko o nas z kasą na to, żeby kupić sobie Davida Beckham. Ale możemy sobie za to zrobić inne upgrade'y i ja ich w tym momencie dokonam. Także w pierwszej kolejności zupgrade'ujemy sobie Edera Militao. Dziękujemy Ci, Eder, za te 72 spotkania rozegrane dla naszego klubu. Naprawdę zwykła wersja Brazylijczyka jest świetna, no ale my musimy progresować w naszej serii i iść sobie po prostu dalej. Dlatego też Brazylijczyka za 3200 monet wystawiam. No i jeszcze raz, Eder, dziękujemy za wszystkie spotkania w tej serii. Ale w miejsce Brazylijczyka, moi drodzy, do składu trafia prawdziwa legenda królewskich i jest to wielki powrót Sergio Ramosa do Madrytu i wskakujemy sobie również na tej pozycji już na trzeci poziom i witamy Hiszpana w naszej jedenastce za 25 tysięcy monet kupiona przeze mnie karta. Mam nadzieję, że będzie sobie radził dobrze. Boję się tylko, żeby to przypadkiem nie był downgrade, no bo jak wiemy, Militao ma dużo więcej pace'a niż ten Sergio Ramos. No ale może nadrobi po prostu umiejętnościami gry w obronie Hiszpan i wszystko będzie ok. Drugim upgrade'em składu w tym odcinku będzie, moi drodzy, pozbycie się Daniego Carvajala, który, nie oszukujmy się, czasami mnie denerwował podczas tej ligi weekendowej. No za mało pace'a po prostu jak na bocznego obrońcę ma Hiszpan, dlatego też w tym momencie sobie go sprzedamy. On zagrał dla nas 45 spotkań, kupiony za 6000 monet, a z tego co widzę, to nawet sobie trochę na nim zarobimy, bo teraz wystawiamy go za 7700 końców. A zawodnikiem, który zastąpi Hiszpana, będzie gość, który idealnie zgrywa się z Sergio Ramosem, bo obecnie grają już w tym samym klubie. Jest to oczywiście Ashraf Hakimi, no i dla tych, którzy nie wiedzą, moi drodzy, Hakimi grał w młodzieżówce Realu Madryt 10 lat, w dorosłej drużynie rozegrał tylko 9 meczy. Według zasad serii my używamy zawodników takich, którzy dla Realu rozegrali co najmniej 100 spotkań, ale jako, że mamy deficyt prawych obrońców w naszej serii i nie mamy jak tego upgrade'ować, to zapytałem Was w pierwszym odcinku z serii Real Madrid to Glory, czy możemy sobie wstawić do tej drabinki tam Ashrafa Hakimiego i tak też zrobiłem, ponieważ 99% komentarzy mówiło o tym, żeby Marokańczyka do tej serii sobie zabrać, dlatego też, moi drodzy, posłuchałem Was i bardzo Wam dziękuję, bo nie ukrywajmy, ułatwi nam to sprawę, jeżeli chodzi o upgrade'owanie sobie składu na prawej obronie, a tam akurat mieliśmy dla niego Carvajala,
który troszeczkę po prostu irytował. Jeżeli chodzi o Hakimiego, to był dosłownie jeden komentarz pod tamtym odcinkiem mówiący, żebym go nie zaliczał do tej serii. Reszta to były prośby z Waszej strony, aby Marokańczyka sobie jednak do tej serii zabrać. Także moi drodzy, póki co jesteśmy po dwóch upgrade'ach, a przed nami jeszcze trzeci, najgrubszy upgrade tego składu. A dlaczego najgrubszy, zapytacie? Ano dlatego, że wywraca nam on skład, no może nie do góry nogami, ale zmienia formację, jaką będziemy grać, ponieważ za środkowego pomocnika Fede Valverde wchodzi nam napastnik, którym jest nasza pierwsza karta hero w tej serii, czyli Fernando Morientes. No i karta Hiszpana wygląda naprawdę całkiem nieźle. Gwiazdki 4x4, no i oczywiście profil bohatera, 251 spotkań rozegrał on w swojej karierze dla Królewskich. Jest on niewątpliwą legendą, no i dołącza do naszej jedenastki właśnie hiszpański napastnik, który mam nadzieję będzie strzelał co najmniej tak dobrze jak Karim Benzema, który w 72 spotkaniach strzelił aż 64 gole dla naszego zespołu. Mam nadzieję, że panowie w napadzie będą ze sobą bardzo, ale to bardzo dobrze współpracować. Valverde zostawiamy sobie na ławce, gdyby trzeba było kiedyś kogoś wprowadzić do środka pola na świeżości, no to Urugwajczyk będzie służył pomocą. Tutaj jeszcze muszę zmienić pozycję dla Marco Asensio, by ten miał 10 zgrania. No i powiem Wam, że ta nasza jedenastka powoli zaczyna naprawdę, ale to naprawdę bardzo fajnie i coraz bardziej też kolorowo wyglądać. No i moi drodzy, gdybyście byli ciekawi, no to tak przedstawiają się w tym momencie nasze tak zwane drabinki, progresje. W tej serii mamy już kilka kart z trzeciego poziomu. Kilku zawodników jest jeszcze na poziomie drugim, ale spokojnie będziemy sobie to nadal upgrade'ować. No i teraz jakieś potencjalne najbliższe upgrade'y, no to jest Courtois'a Casillasa, Mendy'a Roberto Carlosa, Modric na Beckhama lub też Benzema na Hugo Sancheza. Piszcie koniecznie w komentarzu, który z tych upgrade'ów chcielibyście zobaczyć jako pierwsi i co, zbieramy sobie monety na to, żeby dalej ten skład ulepszać, a ten składzik testujemy sobie już w piątek wieczorem na streamku, także widzimy się i słyszymy tam. Ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. No i co, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!